Robert uczył posłuszeństwa swego trzyletniego syna Pawełka. Pasem żonę przekonał do swoich metod wychowawczych siniakami. Czternastoletni Paweł zdobywał szacunek kolegów pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem, też używał argumentu siły: Nie bij. Kochaj. Dla większości z nas miniony majowy weekend był czasem odpoczynku, tego jednak nie mogą powiedzieć policjanci z suwalskiej drogówki. Od 1 do 3 maja włącznie funkcjonariusze ujawnili ponad 300 wykroczeń popełnionych na naszych drogach, skontrolowali 280 pojazdów, a ich kierowców poddali kontroli trzeźwości. Wśród 301 wykroczeń popełnionych na drogach miasta i powiatu Suwalskiego, aż 188 polegało na przekroczeniu dozwolonej prędkości. W efekcie aż trzech kierowców utraciło uprawnienia do kierowania pojazdami. Cała trójka przekroczyła dozwoloną w obszarach zabudowanych prędkość o ponad 50 km na godzinę. Rekordzistą w tym tercecie okazał się bardzo młody kierowca. Zaledwie 18-letni. Jego staż za kierownicą również bardzo krótki, zaledwie 4 miesięczne. Mimo znikomego doświadczenia chłopak rozpędził Volvo do 148 km/h. To już prędkość wyższa niż dozwolona na autostradzie. Problem w tym, że nastolatek jechał ulicą Staniszewskiego, której do standardu autostrady jest bardzo daleko. To nie było jego jedyne przewinienie. Chłopak nie zatrzymał się do kontroli na wezwanie policjantów, ale numer rejestracyjny samochodu zarejestrowało urządzenie pomiarowe, więc drogówka... Nie miała najmniejszego problemu z ustaleniem kierującego. Utrata prawa jazdy to nie jedyna kara. Chłopak jeszcze będzie musiał stanąć przed sądem. Nadmierna prędkość to nie jedyne grzechy suwalskich kierowców. W pierwszy roboczy dzień po trzydniowym relaksie w ręce policji wpadli nietrzeźwi kierujący. Pierwszy z nich, 58-letni mężczyzna, wcześniej rano o siódmej miał 0,6 promila w organizmie. Wysoce prawdopodobne jest, że jego stan można żartobliwie określić jako Mocno wczorajszy. Drugi wpadł w płocicznie tartak. W godzinach popołudniowych przemierzał wieś swoim BMW na podwójnym gazie. Pierwszy wynikający ze zbyt ciężkiej nogi, drugi zaś z jednego promila alkoholu w organizmie. Obaj panowie zagrożeni są dwuletnią odsiadką.